witam Was. Dzisiaj mam chyba najfajniejszy samochód, jaki kiedykolwiek miałem możliwość testować. Honda E. Jak widzicie, jest to pierwszy samochód Hondy z napędem elektrycznym, w pełni elektryczny. I nie wiem, czy pamiętacie, ale parę lat temu Honda przedstawiła koncept we Frankfurcie i ten wygląda dosłownie praktycznie tak samo, tylko ma dołożoną kolejną parę drzwi. Auto z tyłu, jak i z przodu, wygląda praktycznie identycznie. Widzicie, to jest przód. Przejdę sobie szybko, bardzo fajnie mi się podoba w tym limonkowym kolorze, wygląda mega, nieziemsko. Tu wygląda praktycznie identyko. Światła, naprawdę linia auta super, taki słodki jeszcze ten kolor na dodatek. Tak, że jesteśmy z tyłu, to Wam pokażę bagażnik. Nie jest super duży, ale do miasta w zupełności wystarczy. Jak widzicie, tu mamy wszystkie kable i pod spodem miejsce na jakieś drobiazgi, powkładać wszystko. Szkoda, że tych kabli nie możemy pochować. Możliwe, że z przodu zobaczę za chwilę, bo na świeżo przed chwilą odebrałem, dosłownie 5 minut temu odebrałem auto, zatrzymałem się na pierwszym parkingu, mówię, muszę Wam go pokazać, bo coś niesamowitego. Zobaczcie te światła, wszystko, LEDy. Tutaj mamy do wstecznego, tutaj nawet rysunek, taki mały detal samochodu. Tu mamy kamerę. Jeśli chodzi o system kamer, to zobaczycie w środku, ale wygląda to wszystko mega. Mamy też czujniki parkowania. Widzicie, opony mamy naprawdę fajne, bo Michelinki, Pilot Sport 4 i opony 17, 225-45, więc jak na tak mały samochód, felga dość duża, czy mały, on mały, nie mały, no miejski samochód, aż taki malutki nie jest. Zobaczcie sobie, klamka tutaj, od razu tamto nam się odryglowała, więc bardzo fajnie to, ten system fajnie działa. Co mogę Wam tutaj jeszcze pokazać fajnego? Są drzwi bez ramek. Bardzo ładnie to wygląda. Zobaczymy, jak to będzie użyteczność tego samochodu podczas zimy, wiatrów i w ogóle. Jakość materiałów, powiem Wam, że jestem w szoku, ponieważ to jest wszystko fajnie obszyte tkaniną. To jest miękkie, naprawdę bardzo miękkie, fajne przeszycia nici. Ładne, bo czarne klamki i tutaj szare, taki ciemny szary. Mała kieszonka. Tak, o, taka miła w dotyku, powiem, że to jest taka guma, więc fajnie, jak to trzymacie, zamykacie. Fajnie to tutaj. Też materiałem. Dość może twardy, ale coś tutaj lekko się ugina pod palcem, ale mięciutko, fajnie. No i kieszonkę na kubeczek i nic więcej tutaj nie ma. Twardy plastik. Zobaczcie sobie kanapę. Prosta może, ale wygląda nieziemsko. I też brązowe pasy. Wejdę sobie do środka. Zobaczcie, tu jest płasko, mamy Isofixa z jednej, z drugiej strony. To jest raczej czteroosobowy, no piątka, ten piąty pasażer, to tak wiesz, pojedzie bez niczego. Tu mamy chyba, jak dobrze pamiętam, tak, o, widzicie? Dobrze pamiętam. Składanie kanapy, czyli możecie sobie powiększyć ten bagażnik nawet ze środka, więc bardzo fajne. Ale też miejsce, jak widzicie, tylko na dwa pasy, więc typowo czteroosobowy samochód. Tą torbę przerzucę. Widzicie, tutaj jest płaska podłoga, dużo miejsca na buty, stopy. Mamy gniazdo USB, a to już wiem, skąd komu się to tutaj urwało. To nie byłem ja. Dobra. Też mamy kieszenie tutaj, gdzie kieszenie w fotelach. Dość głębokie, fajne. Fotel jest miękki, przyjemny w dotyku. Tak samo dla pasażera. No i tutaj widzicie, mamy taką półkę z takimi przegródkami, które sobie możecie przełożyć. No i pasażer ma to samo. Też widzicie tutaj kurtyny boczne. I tutaj takie światełko, taki przycisk. Zaraz Wam pokażę, bo z tej strony też mam. O. Lampki. Mamy też panoramę. No i zobaczcie sobie to. Mega, co? Chodźcie, idziemy zobaczyć przód. Klamki mamy jak w Nissanie GTR, wyskakują.
No i tylko rzutem kamera zamiast lusterek w standardzie. Wita nas Honda i podświetlenie fajne, to taki czarny plastik podświetlany. No i drzwi kierowcy bardzo długie, zobaczcie, bardzo długie, fajnie się otwierają. Też obszyte fajnym, miękkim materiałem. Tutaj mamy plastik. Wejdę do środka, bo co chwilę coś tu jedzie, to może opowiem w środku. Bardzo przyjemne w dotyku, miękkie tutaj materiały. No tutaj spód oczywiście twardy, ale mamy, widzicie, kieszonkę i miejsce na kubek. Duży kubek oczywiście nie wejdzie, ale jakieś drobiazgi. Tutaj oczywiście też coś możecie powkładać. No i kierownica, widzicie, ma tylko dwa ramiona, drobna, fajna, ładnie tutaj tak, taki plastik wstawiony z jednej i z drugiej strony. No i tutaj mamy oczywiście ustawienie radia, wejście do menu, a tu mamy cały tempomat, aktywny tempomat i też grzanie kierownicy. Widzicie, zamiast lusterek mamy kamery, te są 8-calowe monitory po jednej i po drugiej stronie. Tu mamy 3 12-calowe. Jak dobrze pamiętam, to są 12, te dwa są 12-calowe. Ten jest ciut mniejszy, bo tutaj jest ekran, to obudowa. Więc bardzo dużo się tutaj dzieje, plus w tym miejscu też jest kamera, która nam pokazuje, co się dzieje za samochodem. No i szklany panoramiczny dach. W tym samochodzie jest tyle rzeczy do pokazania, więc ja mam go tylko na parę minut, więc pokażę wam, jak to wszystko wygląda. To jest naprawdę fajna okleina, wygląda jak drewno, ale ma taki inne w dotyku, jest naprawdę super to wygląda, podoba mi się bardzo ten samochód, jeśli chodzi o wnętrze. Tutaj twarde, widzicie, o to się ugina, pewnie chodzi o to, żeby tam była jakaś tuba, ponieważ ta elektryka, jakaś tuba, przestrzeń, że to powietrze to tutaj nam to trochę chłodziło, zapewne, tak jest moje zdanie. No i tutaj macie kontroler od radia, wejście do menu głównego, to co chciałem wam pokazać. Gdzie możemy sobie ustawić obraz po całości, to chyba można zlikwidować, będzie jako jeden cały, z przerwą tutaj, która jest na łączeniu dwóch monitorów. Więc wygląda to fajnie. Tutaj macie parkowanie, no i tu widzicie, mam EV mode, wszystko się tu wyświetla. Mam 85% baterii na 142 km. Teraz się studzi bateria, więc powiem wam, że tak sensownie, jak podaje Honda, te 200 km na pewno zrobimy. Więc bez problemu do miasta auto idealne. Widzicie, tu mamy HDMI, Bluetooth, masa rzeczy, nawet Wi-Fi hotspota możecie wrzucić, ponieważ, i zaraz wam pokażę, co idzie, ten samochód jest po prostu totalny gadżet. Totalny gadżet dla ludzi, którzy lubią się bawić takimi rzeczami. Ja wam coś tutaj pokażę jeszcze. Wejdę sobie w menu. Widzicie, tutaj mamy konsumpcję, ładowanie. Powód bardzo prosty. Muzykę, telefon. Wszystko sterujecie za sprawą tego pokrętła. I klikacie. Widzicie, serwis, powrót. Tutaj mamy asystenta jazdy. I tego asystenta jazdy włączacie tym przyciskiem na kierownicy. Więc bardzo dużo tutaj się wam, powiem, dzieje. I jeszcze co wam pokażę, to tutaj ma blind spot. Bardzo słabo widać, ale jest wyryty. Może tutaj zobaczycie na tym plastiku. I tutaj jeszcze czujnik, jakaś kamerka, że nam obrazek z kamery pokazuje, a tak wygląda lusterko kamery. Więc naprawdę ja jestem w bardzo dużym szoku. Siedząc tutaj, mamy, widzicie, nawiewy przez całą długość tutaj deski, idą nawiewy. Perfekto, tu jest nawiew, tu mamy światło awaryjne, nawiew, tu jest zaślepka i kolejny nawiew, więc wystarczająco na pewno. Tutaj mamy panel klimatyzacji, fajnie, że to nie jest ekranem, tylko mamy, widzicie, pokrętła, przyciski na skrajne dwa guziki, to są grzania foteli, kierowca, pasażer i to nam się wszystko, jak widzicie, wyświetla także tutaj.
co chciałem Wam pokazać, tutaj jeszcze widzicie, to jest plastik dość twardy, taki nieprzyjemny, tu mamy ten guzik power, naciskam hamulec, teraz go zgasiłem i jeszcze raz, o. Tak nam się zaczyna, oczywiście do żadnego odgłosu silnika nie będzie. No i co chciałem Wam pokazać takiego, tego że jeszcze nie było chyba w żadnych samochodach. Nie dość, że tutaj mamy płaską podłogę, na dolną sprawę mógłby tu siedzieć jeden pasażer, to tutaj widzicie, szuflada na napój, a tu taki pasek też, żeby powiesić, nie wiem, bidon, cokolwiek potrzebujesz, super to wygląda, mega rozwiązanie. I zobaczcie to, mam tutaj kieszonkę z materiału jak na drzwiach, jest to miękkie, fajne, więc coś tutaj możecie włożyć, bo to się dość sporo miejsca w tym robi, ale HDMI, USB, do ładowania telefonu, kolejny USB, tu mamy klimatyzację na 230 gniazdo, więc możecie tutaj spokojnie podłączyć laptopa, cokolwiek ze sobą bierzecie i 12V, więc masakra, co? W elektrycznym samochodzie. Fakt faktem, jak to wszystko podłączamy, no to bateria nam zje bardzo szybko, ale jeśli potrzebujesz, to masz. Tutaj schowek, dość głęboki, plastikowy. No i kieszenie w drzwiach, jak widzicie, tutaj sobie lepiej od strony pasażera, jak to wygląda. No i tutaj wszystkie mamy SOS, telefon i roletkę. Mamy ręczną, ale można wpuścić tutaj trochę światła. Regulowana w dwóch płaszczyznach, więc każdy znajdzie tutaj dla siebie na pewno jakieś miejsce. Fotele mają tutaj góra-dół. Podparcie jest schokowe. No i tutaj wajchę pociągamy i odsuwamy fotel. Chciałem coś pokazać, wysiadłem. Zobaczcie, fotel na maksa odsunięty. Zobaczcie, ile mam miejsca tutaj z przodu. Można po prostu spać. Tutaj też jest może nie bardzo dużo, ale nogi ktoś zmieści na jakimś podróż, więc bez problemu duża osoba nam się zmieści. Widzicie, kierownicę mamy ustawianą, jak już wspominałem, w dwóch płaszczyznach. Mamy tutaj nawigację. Tutaj pojawia nam się mapa, tamten lekko gaśnie ekran. Ustawienia. Under personal assistant does not have a data connection. O, tutaj mamy Honda. Please try again in an area with... I tu mamy wszystkie ustawienia. Podłączenie telefonu. No masa, powiem Wam, że masa. Wszystkie aplikacje dostępne. Nie mam tyle czasu, ale możecie do SMS-y. No wszystko to jak smartfon. Telefon jak smartfon, dosłownie. Wszystkie systemy mam teraz uruchomione. Jest tutaj bardzo dużo rzeczy do ustawienia. Najpierw jak kupicie taki samochód, to na pewno się w nim pobawicie trochę, nauczycie. No i jeszcze Wam tutaj pokażę ten tunel, bardzo mały, co to był właśnie ten kubeczek na napoje. Tu mamy skrzynię biegów i auto hold i mamy tryby jazdy. Sport i normal. Ale nic się nie dzieje, jak widzicie. Nic się nam tu nie pozmieniało. Dobra, to teraz się przejedziemy kawałek. Nie będę Wam już tu dużo opowiadał, ale naprawdę, jak macie możliwość, obejrzyjcie sobie to auto, bo tu jest tyle do zrobienia, że ja porozmawiam tutaj z dealerem, czy udostępni mi to auto na chociaż pokazanie Wam wszystkiego i zapoznanie się z tym menu później. Jeszcze raz, bo naprawdę mega i też to uczucie, o, mam ustawiony sport, 150 koni, 300 Nm, powiem Wam, że się zbiera fajnie, oczywiście to nie będzie demon prędkości, nie ma to, nie jest to poziom Tesli, ale do poruszania się po mieście w zupełności wystarczy, fajnie to przyspiesza, naprawdę reakcja na gaz jest fajna. Tutaj mamy te manetki, to pewnie znacie już z innych aut elektrycznych, chodzi o odzyskiwanie energii, więcej, mniej. Co jeszcze, no istny gadżet, jeśli chodzi o te lusterka, powiem Wam, że tutaj tym przyciskiem próbowałem, jak je ustawić, a to jest na zasadzie dalej, macie dwie pozycje, dalej i bliżej.
że bardzo blisko i daleko, ale że nisko, czyli do parkowania. Powiem wam, że wygląda, chyba to będzie działać. Pamiętam, że w kilku filmach ktoś testował Audi e-tron i jeśli chodzi o przeszkody, które znajdują się blisko samochodu i na dole, jest bardzo ciężko ustawić tą kamerę. Ta ma chyba już to ustawienie, to drugie właśnie, że jest bardzo nisko i widać wszystko, co jest za autem, jeśli chodzi o prawą czy lewą stronę, więc może być to pomocne. No, czas pokaże, tak? Przełączymy na normal, czy mamy dwa tryby jazdy, normal i sport. Trzeba za to trochę mocniej klimatyzację, bo jest naprawdę gorące, ciepło się zrobiło. Zasłonię może ten dach, o, będzie troszeczkę chłodniej. Systemów mamy oczywiście rozpoznawanie znaków, wszystkie systemy bezpieczeństwa, które uruchamiamy jednym przyciskiem. Teraz włączyłem autopilota. Auto jedzie samo. Set. No, tak jak już kiedyś wspominałem wam, jeśli chodzi o te wszystkie systemy, musi być naprawdę dobra droga, ponieważ mi teraz nie czyta linii i auta, więc nie będzie to dobrze działać. Nie, nie działa. No, droga musi być dobrze, widoczne pasy i wtedy to będzie jakoś nam współgrało fajnie. Fotele są wygodne, ponieważ taka kanapa. Zagłówek możecie sobie wyprostować lub złożyć bardzo nisko. Fotele fajnie trzymają, takie miękkie są i oczywiście trzymanie mamy tutaj pleców, dupa to tak słabo i nogi podparcie, bo tutaj jest płasko, ale nie aż tak bardzo, więc do miasta w zupełności 100 km 150 przejechać jak najbardziej, bo na pewno na tyle wam też pozwoli bateria. Macie wszystkie systemy, wszystkie gadżety, więc no, auto do zabawy. O, teraz mam tego autopilota. Jedzie przede mną auto, przyszykuję się, jak to tutaj. Hamuję sam. No, ale nie, musiałem zaangażować hamulcem. Pokazuje się taka lampka. Ostrzeżenie, że zbliżamy się do przeszkody w postaci samochodu obok nas. No, mamy też, że tu już widzieliście ten przycisk do automatycznego parkowania. No gadżet, ale ciekawy, pięknie wyglądający, naprawdę jakość materiałów jest bardzo fajna. Te ozdoby przypominające drewno fajnie wyglądają, mi się to podoba. Nie wiem jak wam, ale wygląda to fajnie. O, ten blind spot i tutaj martwe pole nam wszystko działa, jak auta zbliżają się do nas. Więc naprawdę fajny odgłos tego przyspieszenia. No, kosmiczny samochodzik. Jeśli ktoś szuka czegoś oryginalnego do miasta i na jakieś tam średnie trasy, to ja polecam. Naprawdę auto zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Super wygląda z zewnątrz, w środku miazga, z możliwością podłączenia wszystkiego, od laptopa po torbolodówki elektryczne, co potrzebujesz, wszystko tutaj i 4 osoby przewieziesz, więc naprawdę, naprawdę super, super sprawa. Może trochę tam gdzieś, gdzieniegdzie plastiki nie są takie, no ale czego możemy oczekiwać, to też pierwsze auto Hondy, jeśli chodzi o elektryk, ogólnie Honda słynie, że jakość jest naprawdę dobra. Tych samochodów nie psują się, zobaczymy jak będzie z tym elektrycznym pierwszym. No i co do ładowania baterii, to jeszcze wam podpowiem, nie wiem na jakich stacjach ładowania, ale pewnie z szybszymi ładowarkami. Honda obiecuje, że 80% załadujecie gdzieś w granicach 30 minut. Więc jakiś postój na kawę, ciastko i możecie dalej, powiedzmy, zrobić te 100 kilometrów, więc nie jest źle, bo teraz mi czyta fajnie wszystkie znaki, więc będzie trzymał Cię w torze jazdy.
No, przyspieszenie jest naprawdę fajne. To mi się podoba w autach elektrycznych, że naciskasz gaz i jest reakcja nawet przy normalnym trybie. Chociaż to kusi, nie? I to pewnie zmniejsza nam bardzo, jeśli chodzi o baterię i zasięg, ale super. Fajna sprawa. Polecam Wam, przejedźcie się tym autem. Dzięki, że jesteście. Teraz postaram się wrzucić trochę więcej filmów. Przez tego koronawirusa, przez to wszystko też w tych salonach nie chcieli przyjmować ludzi za bardzo. Ciężko było, ale tak. Mam to i jeszcze parę filmów dla Was, więc bądźcie czujni, niedługo się coś pojawi. Życzę Wam miłego dnia. Ja jeszcze sobie trochę pojeżdżę tą Hondą. I do zobaczenia. Cześć. Zobaczcie, przycisnąłem tutaj EV menu. I takie coś nam się pokazuje. Teraz puszczam nogę z gazu, odzyskuję energię, widzicie? Łodzi plus 4 km zaoszczędzam i teraz przekaz na koła. 20,4 kW na 100 km. 136 km mam zasięg przy 80% baterii. Wszystko nam tutaj pokazuje, naprawdę ja jestem pod wielkim wrażeniem. Super samochód, wygląda jak z przyszłości, te ekrany, jakość super. Zrobię jeszcze widok z kamer i auta, które podróżują za mną. Fajnie, co?